Oddajcie nam nasze pieniądze, tak mówią producenci owoców, którzy dostarczali te owoce do firmy Fruvitaland, przez którą czują się oszukani. Jesteśmy dzisiaj z przedstawicielami producentów w Kopalinie Kamieńskiej. Zapraszam bardzo serdecznie. To są Zdarzenia, magazyn reporterów TVP3 Lublin. W maju 2020 roku sąd ogłosił upadłość jednej z największych w regionie grup producenckich Fruvitaland. Spółka kilka lat wcześniej wybudowała w gminie Łaziska ogromne centrum logistyczne. Skupowała od rolników owoce, maliny, truskawki, wiśnie, porzeczki i jabłka. Według jej byłych już władz rozwijała się dynamicznie, notując każdego roku wzrost zysków o 15%. Tak to trwało do czasu, gdy wstrzymana została ponad 4-milionowa dotacja z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, a prokuratura rozpoczęła śledztwo. Zaczęły się problemy spółki. Dziś poszkodowanych jest kilkuset rolników. Wierzyciele czekają na zwrot około 11 milionów złotych. Po ogłoszeniu upadłości syndyk rozpoczął też sprzedaż majątku spółki, a w styczniu poinformował, że zamierza sprzedać sprzęt rolniczy należący do Fruvitalandu, a użyczony sadownikom, po to, by mieć pieniądze na spłatę zobowiązań wobec wierzycieli. Proszę Państwa, my już drugi raz jesteśmy w tym samym miejscu. Byliśmy 3 lata temu i też mówiliśmy o Państwa problemach, które się zaczynały i też były i piętrzyły, zaczynały się piętrzyć. Może powiedzmy tak, o jakie pieniądze chodzi? Na jakie pieniądze Pan na przykład czeka? Ile Pan jest stratny? Jakiego to rzędu są kwoty? Ja czekam na jakieś 240 tysięcy od 4 lat, bo zanim zgłosiliśmy się pierwszy raz, to już rok minął. I do tej pory nie uzyskaliśmy żadnych odpowiedzi. Prokuratura już dawno niby wszczęła postępowanie przeciwko prezesom, ale my dalej nic nie wiemy. Jak to jest możliwe, że po prostu my rolnicy, zwykli rolnicy, płacąc za taką nieudolność prokuratury, która nic nie robi w naszej sprawie. Jeśli my byśmy nie zapłacili za prąd, za wodę, to od razu by nam to odcięli. I od razu by komornik przyszedł i pozabierał, co byśmy mieli. A tutaj nic się nie robi. No akurat ja dzisiaj dostałam od prokuratury okręgowej w Siedlcach informację, bo tam toczy się postępowanie i nadzoruje ta okręgowa prokuratura śledztwo, więc jest napisane między innymi, że przeciwko Pawłowi G. i innym podejrzanym o czyny z artykułu 297 kodeksu karnego, to między innymi wyłudzenie, chodzi o finanse i dokumenty, które były składane, może niewłaściwe, to tak ogólnie powiem. No i też przedmiotowe postępowanie prowadzone jest w kierunku usiłowania doprowadzenia Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa do niekorzystnego rozporządzenia mieniem znacznej wartości poprzez przedłożenie poświadczających nieprawdę dokumentów co do wykonania przez Fruvitaland inwestycji w ramach realizacji planu dochodzenia do uznania w drugiej połowie 2015 roku sytuacji, gdy wskazane inwestycje zostały wykonane w terminie późniejszym. I jeszcze jedno zdanie zacytuję. Do chwili obecnej przedstawiono zarzuty 12 osobom, w tym prezesowi i 2 członkom zarządu Fruvitaland spółka ZOO. Proszę Państwa, także jednak coś się dzieje i to postępowanie się toczy. Dobrze, Pan mówi 230 tysięcy. Kto jeszcze? O jakich kwotach mówimy? Dzień dobry, moje nazwisko Jurak. Mniej więcej 60 tysięcy. Ale tu już nie chodzi o pieniądze, tylko o opieszałość sądu. Jeśli ja jestem... Niesprawiedliwość, jaka nas dotknęła ze wszystkich stron. Agencja Restrukturyzacji też próbowała pomóc i nic nie zrobiła. Nie wiem, kto jest winny, czy agencja jest winna, czy Fruvitaland jest winny. Ja tylko tyle wiem, że płacimy my, zwykli śmiertelnicy. Ja muszę zapłacić za wszystko, za wypracowane, a nikt nam tego... Jeśli to będzie 5 lat się toczyło, ja rozmawiałam z panem syndykiem. Pan syndyk nie wie, na czym stoi i nie jest mi w stanie wytłumaczyć, o co chodzi. Sprzedał, nie wziął pieniędzy. Wynajął, nie wpłynęły pieniądze, więc dokąd my będziemy czekać? Agencja jest winna, 5 miliony, nie może przelać, bo Fruvitaland był nieuczciwy i doprowadził, ale czy on był nieuczciwy w jednym momencie, czy od samego początku? Ja jak dostanę jakiś projekt, ja mam zrealizować. Agencja nie wypłaci, jeśli ja tego nie zrealizuję. To dziwnie wyglądało, dlaczego agencja dostawała. Od agencji pieniążki płynęły do Fruvitalandu,